Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Przyszedł czas na kolejny restart, tym razem zabieramy się za akwarium na samym dole. I tutaj, z czego się bardzo cieszę, zrobimy coś fajnego. Fajnego, czyli mam na myśli, odpalimy zbiorniczek sobie na produktach SL Aqua. Czyli będzie podłoże, które jest ogólnie mało dostępne w Polsce, SL Aqua Soil. Do tego będzie wszystko ładnie przysypane Magic Powder i potem wszystko będzie zalane produktem Purify. Produkty SL Aqua, jak Purify, jak Magic Powder, dostaniecie na stronie Amazonia24. Jest to fajny sklep, który ma dużo, dużo nowości i coraz bardziej mnie zaskakuje z towarem, jaki ma na swojej stronie, także wielki plus. Tak samo dystrybutor ma także swoją stronę, Qualdrop, tam także możecie szukać produktów SL Aqua. Ja w tym momencie odpalę zbiorniczek. Myślę, że to będzie coś fajnego. Zobaczymy, czy się uda zrobić wszystko zgodnie z instrukcją, bo będę robił zgodnie z instrukcją, jak zalecają producenci SL Aqua. Tutaj jeszcze wyłowimy kilka krewetek. Będzie filterek podżwirowy, ale to zaraz wam wszystko pokażę. Na razie zrobimy porządek do końca w tym zbiorniku i wyłowimy resztę krewetek, bo tutaj jeszcze jakieś widzę, że pływają. No dobra, to lecimy z koksem dalej. No i akwarium ładnie ogarnięte, wszystko powyciągane, krewetki wyłowione. Teraz zabieram się za, jak zwykle, taka sama kolejność jest u mnie w większości akwariów. Wyczyszczę, wyrzucę to podłoże, wyczyszczę zbiorniczek i zaraz wam pokażę, jak i na czym będę startował, raz jeszcze krok po kroku, jak będziemy pracować. To lecimy wyczyścić baniak. Ok, słuchajcie, baniaczek ogarnięty. Tutaj w tym baniaczku będzie filtracja podżwirowa. Super, udało się kratki dopasować, żeby było idealnie na całej powierzchni, od rogu do rogu. Tylko tutaj będzie mała zmiana, bo bym chciał zamiast normalnej na powietrze użyć małej głowiczki, nie? Małej głowiczki, będzie rura, głowica i ten podżwirowy będzie napędzała głowiczka Aquela, nie? No dobra, za chwilkę wrócimy, ja tylko sobie muszę w jakiś sposób połączyć rurkę z głowicą. Jak to zrobię, wracam i działamy dalej. Ok, słuchajcie, chwilę roboty w garażu. Ładnie rurka skrócona i klejem na gorąco zabezpieczona. Zamieszczę komin w tym miejscu, nie? Chciałem porządkowo przy końcu. Chociaż będzie chyba lepiej, jak będzie na końcu, nie? Komin. Akurat skierowana jest głowiczka w tą stronę, czyli będzie fajnie. Zamontujmy komin. Ok, zobaczcie, idealnie, nie? Idealnie przycięta rurka, tak żeby było tutaj poniżej. Żeby nie wystawała nam nie wiadomo jak, tylko żeby było ten. I teraz musimy przysypać to podłożem. Jako, że to jest będzie filterek podżwirowy, robię wszystko zgodnie z instrukcją, jaką teraz widzicie na ekranie. Jak widzicie, jest kilka informacji. Instrukcję zaczerpnąłem od Erika ze strony DiscoBee. Ale takie same informacje znajdziecie na stronie SL Aqua. Tylko po prostu u Erika to jest fajnie, krok po kroku, punkt po punkcie. I będę robił tak samo, jak jest u Erika, nie? Czyli teraz przysypiemy sobie tą podżwiróweczkę podłożem. Podłoże oczywiście SL Aqua. SL Aqua More Nature Soil. Warstwa będzie dosyć duża. Tutaj jest przewidziane, widzicie, od 6 do 8 litrów na takie właśnie akwarium 45 cm. Tu jest akurat 50 długa, więcej niż 35 litrów, ale zrobimy właśnie tak 6 litrów wysypiemy tego podłoża, 2 litry sobie zostawię jeszcze na zaś. No dobra,
to bierzmy się do przesypywania. Dodam wam jeszcze, że żadnych bakterii nie daję tutaj, bo chcę zrobić naprawdę wszystko tak, jak jest w opisie, nie? Czyli użyjemy podłoża SL Aquamore. Następnie przysypiemy to wszystko produktem Magic Powder. Przykryjemy wodą Aero tylko tyle, aby przykryć podłoże. Później dodamy produkt Purify, nie? Purify i to tak będzie się filtrowało. Znaczy nie będzie się filtrowało, bo tam jest informacja, żeby nie włączać przez 24 do 48 godzin filtracji. Także to sobie będzie tylko tak leżało. Będzie tylko tak leżało i dojrzewało. Teraz zgodnie z instrukcją, tak jak to jest na stronie napisane, użyję produktu także z SL Aqua. Produkt nazywa się Magic Powder. Magic Powder. Mam ładnie rozsypać teraz to tutaj po podłożu. Ok, produkt Magic Powder rozsypany. Kolejnym krokiem jest wstawienie na regał tego oto zbiorniczka i przykrycie tylko tej warstwy podłoża czystą wodą Aero. Więc tak zróbmy. Ok, słuchajcie, mamy nasze akwarium już na regale. Kolejnym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, to jest zalanie czystą wodą Aero, tak jak już mówiłem. I tak zostawimy to na około 24 godziny do 48 godzin. Tak jak jest w instrukcji, tak będziemy robić. Po tym czasie dopełniamy do końca wodą RO. I co jeszcze jest w instrukcji, żeby dodać grzałeczkę, to poszedłem na strych, znalazłem grzałkę Easy Heater i ustawiamy to na 86 stopni Fahrenheita, czyli to jest jakieś 30 stopni Celsjusza. I tak przez jakiś czas ta grzałka będzie podgrzewała nam tą wodę do 30 stopni Celsjusza i tak to zostawiamy przez okres dojrzewania zbiornika. Ok, czyli dodajemy wodę RO, tak żeby tylko przykryć to podłoże. Ok, zrobiłem tak jak na instrukcji, czyli przykryłem tylko czystą wodą RO to nasze podłoże z rozsypaną dużą ilością Magic Powder. Teraz kolejnym krokiem będzie dodanie produktu SL Aqua Purify. I z opisu wynika, że na ilość wody, jaką wlałem, a żeby przykryć i żeby było to tak, jak widzicie na filmie, potrzebowałem 6 litrów wody, nie? A w instrukcji jest, że 20 ml tego produktu na 1 galon, nie? Czyli 1 galon amerykański to jest 3,7 litra, czyli damy około 30 ml produktu Purify, nie? Bo tutaj weszło nam 6, no powiedzmy 20, no 30 damy, 30 ml tego produktu i tak sobie baniaczek zostawimy na te 24-48 godzin. To dodajemy Purify. Ok, pierwsza strzykawa napełniona produktem Purify 20 ml. To jest na 1 galon. Dobra, i jeszcze dołożymy dychę. No dobra, moi drodzy, i to by było w tej części na tyle. Wystartowaliśmy, tak jak mówią pierwsze tam trzy kroki w opisie, który teraz znowu możecie zobaczyć na ekranie. Poczekamy teraz te 24-48 godzin,
Zobaczymy, co tutaj się ciekawego wydarzy. Filtracji zgodnie z opisem mam nie uruchamiać. Dopiero jak napełnię do końca wodą RO, wstawimy grzałeczkę na 30 stopni, uruchomimy filtrację. Ja tutaj oczywiście dołożę jeszcze jeden filterek gąbkowy, bo podżwirówka dla mnie to będzie za mało, musi być jeszcze gąbkowa. Oczywiście będzie to pewnie corner, nie? Jet. No dobra, to by, moi drodzy, było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to jak zwykle łapka w górę. No i widzimy się za 48 godzin. Pozdrawiam, cześć, cześć.